Cześć. Coś fajnego dopadłem tym razem. Jest to Samsung, laptop od Samsunga, starszy model, oparty jeszcze o procesory Intela trzeciej generacji. A jest to dokładniej Samsung NP350 E7C. Bardzo fajny model, jak widzicie, kompletny, z baterią, ze wszystkim. Starszy laptop, ale te starsze laptopy miały pewne zalety. Można było w nich wyciągnąć procesor, było gniazdo. Można było włożyć inny procesor, można było sporo RAMu do nich władować, można było dysk SSD podłączyć. No, ale dysk SSD to można sobie podłączyć w dzisiejszych laptopach również, ale na przykład procesora często już nie wyciągniemy, bo są wlutowane. Taki oto laptop, 17-calowy, stan idealny. Procesor, który tutaj mamy, to jest i3 3110M, czyli dwurdzeniowiec czterowątkowy. Trzeciej generacji, teraz już mamy 13. generację procesorów Intela, czyli naprawdę ten laptop już ma troszkę za sobą, ale czy on jest zły? Niekoniecznie. Jeżeli wsadzimy tutaj dysk SSD, tak jak zrobimy to na dzisiejszym filmie, to będzie całkiem jeszcze fajny sprzęt. 17 cali też swoje robi, ten ekran tutaj nie jest taki zły, już go uruchamiałem, całkiem ładnie to wygląda. I jeszcze mamy tutaj 4 GB RAMu na dysku talerzowym, niestety dostaję już za muła. Wiemy, jakie strony internetowe się zrobiły wymagające. Dlatego, no co, kopiujemy cały dysk talerzowy na dysk SSD. Zaczynamy. Dobra, jesteśmy już na komputerze. Tutaj mamy dysk C. No i zanim mi się właściwości włączą, czy przeglądarka, to no mija dosyć sporo. Nie ma tej responsywności. Naprawdę chodzi to bardzo powoli i ciężko się na takim sprzęcie jednak pracuje. Ja nawet tutaj próbuję włączyć menedżer urządzeń i już mi się włącza dobrą minutę. Jednak dysk cały czas mieli i no i chyba się nie doczekamy tego menedżera urządzeń. Cały czas czekam, czekam. Tutaj tylko nam się klepsydra świeci, że wczytywanie i nie wczytuje. Ciekawi mnie jeszcze zużycie procesora. Dysk twardy, który tutaj włożymy, to będzie taki dysk firmy Seamer Solid State Drive, czyli dysk SSD o pojemności 256 GB. Także ten dysk będzie tutaj zmontowany. A podłączymy sobie całość przez USB, przez taką oto tanią kieszeń od firmy Gambirt. Ten dysk SSD podłączymy sobie właśnie przez tą kieszeń, tylko po to, żeby wgrać dane, czyli żeby wgrać system operacyjny, który musimy tak jakby przekopiować wraz z całą partycją z dysku talerzowego. Dobra, teraz musimy sobie sklonować dysk twardy na drugi dysk. Co będzie potrzebne? Mi przychodzi do głowy tylko jeden pomysł. Clonezilla. Jest to program, który nagrywamy na pendrive'ie. Tworzymy takiego botowalnego pendrive'a, którego wkładamy do komputera i z niego uruchamiamy komputer. W komputerze, który uruchomimy, dysk twardy oczywiście zostaje podpięty pod port SATA, a dysk docelowy podpinamy pod na przykład USB. Także ściągamy Clonezilla, instalujemy na pendrive'ie i klonujemy dysk. I to będzie wszystko. I odpalimy sobie wtedy kompa z dysku SSD. Także zaczynamy. Pendrive'a podłączam. I ściągamy program Clonezilla. Jesteśmy na stronie Clonezilla, tutaj wchodzimy do Download. Wybieramy wersję Stable, czyli stabilną. Architektura, tu musimy sobie wybrać architekturę. Ja mam Intela, więc wybiorę i686. Możecie wybrać AMD, ale jeżeli nie jesteście pewni, jaki macie procesor, to wybierzcie i686. File Type wybierzcie ZIP i klikamy Download. I to wszystko. Czekam, aż program się ściągnie. Ja już, jak widzicie, mam tutaj archiwum otwarte w WinRarze. No i teraz wystarczy, że tylko sobie odpalę ten komputer, wejdę na pendrive'a. To wszystko musimy sobie zaznaczyć, przekopiować. Chwilkę to potrwa, przekopywanie tego, bo jest tych plików tutaj dosyć sporo. I tutaj takie ciekawe informacje. Jeżeli klonujecie dysk, czyli z dysku, który jest wewnątrz komputera podłączonego pod wejście SATA, chcecie całość sklonować na drugi dysk,
który jest podłączony na przykład pod USB, musicie to zrobić z osobnego systemu operacyjnego, nie z tego, który jest na dysku podłączonym pod SATA. Po prostu system operacyjny Wam na to nie pozwoli. Dlatego właśnie musimy zainstalować Mozilla, odpalić ją i z niej zrobimy klonowanie. Oczywiście są jeszcze inne metody, ale ta wydaje mi się najszybsza i najprostsza. Także wrzucamy na pendrive'a Mozilla, za chwilkę nam się wgra. Odpalimy sobie z tego pendrive'a docelowy komputer, czyli musimy z tego pendrive'a zbotować ten komputer. Wiecie, to znaczy, że trzeba w BIOSie zmienić po prostu pewną opcję botowania i wtedy ten komputer nam się uruchomi z pendrive'a. Ja tutaj nagrywam całość pod komputer, który nie obsługuje UEFI, więc tak naprawdę starszą maszynę w ten sposób odpalimy. Przy nowszej trzeba wziąć Mozilla i nagrać najprawdopodobniej jakimś programem typu, nie wiem, Rufus, który zrobi od razu z tego obraz i wtedy ściągamy jako ISO plik, nie ZIP. Dobra, mamy nagrany już na pendrive'ie. I co dalej? Musimy sobie wejść teraz tutaj na pendrive'ie. Ja Wam pokażę to od nowa, czyli wchodzimy na dysk USB. Tu mamy nasze foldery z Mozillą, wchodzimy w Utils, Win64 i tutaj mamy taki programik mały MakeBot64. Musimy go odpalić, ale uwaga, odpalamy go prawym przyciskiem jako administrator. Klikamy tak. Klikamy Enter, wciskamy Enter, Enter, no i congratulations, twój plik, ukryty plik LDR Linux został zainstalowany. Co dalej? Wyciągamy pendrive'a i idziemy do komputera docelowego. Odpalamy go z pendrive'a. Także zasuwamy. To jest nasz pendrive. Podłączamy go pod USB. Odpalamy laptopa. Na chwilkę laptop nam się odpali. I oczywiście trzeba wejść do BIOS-u, zbotować go z pendrive'a. I tak, teraz musimy sobie przejść tutaj na bot. O, nawet mi wybrało. Jako jedynkę musimy mieć SanDisk USB 2.0, czyli USB HDD. Jeżeli nie macie, no to musicie tutaj, no w moim przypadku, zależnie od BIOS-u, w moim przypadku jest to F5, F6. Teraz widzicie, SanDisk schodzi na drugi pierwszy. Jako do botowania jest T-Estcore, czyli napęd DVD. Ale jak chcę SanDiska, dajemy go na górę. Sejwujemy i uruchamiamy laptopa ponownie. I w tej chwili powinien się zbotować z pendrive'a. Czyli powinniśmy uruchomić program Mozilla. Nic już nie robimy, powinien się za chwilkę program Mozilla sam odpalić. No i się odpalił. Wybieramy tutaj pierwszą opcję. Program nam się za chwilkę odpali. Mozilla jest dosyć fajna, bardzo wygodna. Rzadko kiedy są z nią problemy. I dosyć szybka jest, zasuwa ten programik. I tutaj wybierzemy taką opcję jak klonowanie dysku 1:1. O, chyba tak będzie najlepiej. Czyli skopiujemy sobie dysk z naszego dysku HDD na drugi dysk SSD bądź HDD, to już jak wolicie. Ja wkładam dysk do komputera, który robię typu SSD. Ale jeżeli chcecie, możecie też sobie na HDD nagrać. No i wybieramy tutaj język polski pierwsze, co robimy. Zachowaj układ klawiatury, zostaje. Nie musimy go zmieniać. No i start Mozilla. I tak, tu mamy do wyboru kilka opcji. Pierwsza, praca z dyskami lub partycjami za pomocą obrazów. To nas interesuje, to jeżeli byśmy chcieli sobie obraz zrobić całego dysku twardego na osobnym dysku, jako taką kopię zapasową, to się przydaje. A my chcemy skopiować z dysku na dysk lub z partycji na partycję. Wybieramy drugą opcję. Mozilla jest dosyć fajna, ma nawet opcję źródłowego klonowania urządzeń zdalnych, więc to też jest dosyć fajne. Ale my wybieramy tutaj drugą opcję, bo chcemy z dysku na dysk sobie zgrać. Ja nie wiem, czy załadowanie tej Mozilli dłużej nie trwa niż to kopiowanie. Bo jeżeli byśmy kopiowali na dysk SSD, albo dwa dyski SSD byśmy mieli na przykład, z jednego na drugi klonowali, to chyba by to szybciej by to poszło niż samo to przygotowanie i odpalenie z pendrive'a wszystkiego. No i wybierzcie tryb dla początkujących, czyli tu mamy do wyboru ekspercki dla początkujących, wybieramy pierwszy tryb i wybieramy local disk to local disk, czyli lokalny dysk do lokalnego klonu dysku, lub możecie sobie partycję sklonować, jeżeli chcecie, to już od Was zależy. Ja wybieram dysk, bo chcę cały dysk sobie sklonować na drugi. Także czekamy, nam się to załaduje.
Mozilla jest bezpłatnym oprogramowaniem, także tutaj się nie martwię, że wam wyskoczy, tak jak w przypadku programu przed AOMA do klonowania prośba o opłatę. To jest program open source'owy, darmowy. Znaczy może nie open source'owy, tam chyba jest licencja GPL, ale jest on darmowy i nie jest, no nie ma tu jakiejś opłaty. No i brawo, Clonezilla się uruchomił i tak, wybierz dysk lokalny jako źródło. Czyli mamy tak 500 giga Hitachi, a drugi dysk to jest Toshiba, ale oczywiście nie wykryło nam nazwy. Toshiba jest Storage Device Mass Storage, coś tam. No czasami się zdarza, że Clonezilla nie wykryje nazwy, no ale po pojemności wiem, że pierwszy dysk to jest ten, co jest w komputerze włożony, a drugi dysk to jest dysk, który jest podłączony pod USB za pomocą kontrolera. Wybieramy dysk źródłowy pierwszy, a później musimy wybrać dysk drugi jako dysk docelowy i tyle, i czekamy, aż wszystko nam się skopiuje. Jak się wszystko skopiuje, to odpalamy komputer z tego drugiego dysku i gwarantuję wam, że będzie chodzić, co zresztą sobie zobaczycie po procesie kopiowania. On jeszcze tutaj wszystkie partycje tego pierwszego dysku mi wyszukuje. No i teraz nie mamy wyboru, musimy sobie wybrać drugi dysk. Klikamy po prostu Enter. Clonezilla, ustaw zaawansowane parametry. Można sprawdzić też dysk, czy nie jest uwalony, na przykład przy okazji kopiowania. No to już jak chcecie. Jest tutaj pomiń sprawdzanie naprawianie źródłowego systemu plików. Możecie sprawdzić, ja nie wiem. Ja zawsze daję pomiń i to działa. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jakieś problemy były. No i jak dysk się skopiuje, co ma zrobić Clonezilla? Ja dam, żeby wyłączył komputer. No bo sobie idę gdzieś tam na kawę. Jak się przekopiuje wszystko, niech wyłączy komputer. Po prostu dysk już będzie na mnie czekał, gotowy. I tyle. I teraz klikamy Enter i Start. Dyski już się kopiują, także czekamy. No i tu jeszcze tylko pyta, czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować? No tak, pewnie już, kurczę, ile razy mam to wpisywać? Yes. I tutaj też yes. No i się kopiują. Dwa razy może zapytać, to też trzeba pamiętać, bo czasami pyta kilka razy, czy na pewno skasować z tego drugiego dysku dane, nie? Bo on kasuje wtedy wszystko z tego dysku, na którym nagrywamy. On był pusty, ale zawsze pyta. Dobra. Czekamy, aż się przekopiuje wszystko i tyle. Jak się przekopiuje, to odpalamy z drugiego dysku komputer. Tyle, że to będzie już dysk SSD, bo ja sobie i tak robię jeszcze kopię na dysku SSD, która dokładnie wygląda tak samo jak to, co tutaj robiliśmy. Tylko, że to trochę krócej potrwa, bo dysk SSD jednak jest znacznie szybszy od talerzowego. A to będzie moja taka kopia kopii jeszcze zapasowa. Także zapraszam na dalszą część filmu. No i dobra, odpaliliśmy komputer z dysku SSD. Teraz to zupełnie inna filozofia. On po prostu zasuwa. Patrzcie, jak szybko wszystko się włącza. Przeglądareczka od razu startuje. Mogę kilka operacji jednocześnie robić. Mogę włączyć sobie menedżera zadań. Jeszcze wszystko praktycznie od razu mi wskakuje. I to już jest po prostu coś. A przedtem mieliśmy dysk cały czas pracujący, cały czas zawalony. Nawet tutaj ten menedżer zadań się nie chciał włączyć. A co dopiero, teraz możemy kilkadziesiąt rzeczy naraz włączyć. Nic się nie dzieje. Dysk praktycznie nie ma obciążenia. Teraz bardziej procesor jest obciążony, bo pamięć niż dysk. Często tak to wygląda. No i super, włączmy sobie YouTube'a. Gwarantuję wam, że będzie teraz zasuwa. Przedtem włączenie YouTube'a to było po prostu, no, tragedia. A to jakiś tam błąd baterii wyskoczy. To się nie ma co tym przejmować. I włączmy sobie jakiś tam film z YouTube'a. Może zobaczymy, jak to nam będzie chodzić. No i proszę bardzo, jak szybko nam się wszystko tutaj fajnie wczytuje, wręcz można by powiedzieć, że ekspresowo wszystko tutaj wchodzi. Nie ma żadnego problemu. Teraz to już zupełnie inny komputer. Na tym kanale będą głównie. Teraz ta maszyna po prostu zasuwa. Można na nim śmiało coś robić, pracować, przeglądać YouTube czy inne rzeczy i nie będzie tutaj żadnego problemu. Jeszcze włączę sobie kilka innych rzeczy, na przykład kilka stron internetowych, takich dosyć ciężkich. I jak widzicie, wszystko nam się superancko tutaj włącza. Każda strona się ładuje bardzo szybko. Nie ma z tym żadnego tutaj problemu. Może jeszcze by było tutaj jakiegoś antywirusa dodać, ale z drugiej strony mamy zaporę Windowsową, więc tak naprawdę no, antywirus byłby tutaj opcjonalny.
Także wszystko chyba na dzisiaj, nie będę tu już nic więcej kombinował. Wyłączę maszynę i kończymy. Także dzięki za oglądanie tego filmiku. Cześć!